Hej, wiergli już witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Mega Man 4. I jak obiecałem już wcześniej... W każdym razie, Drillman. O, spójrzcie. Czerwony robot z wiertłami zamiast rąk. Skąd ja to znam? Tak, i jeśli jeszcze dodam, że te wiertła to tak naprawdę są bomby w kształcie wierteł, to widać wyraźne nawiązanie do Crashmana. Nie wiem, doktor Kozak w swojej idealności wzorował się na Wily, być może? Ten najwybitniejszy geniusz w dziedzinie robotyki, który niby to ma zniszczyć Megamana? Przykro mi! Megamana może zniszczyć tylko Toadman! Ale skoro już pokonałem tego najgroźniejszego przeciwnika, myślę, że nie będę miał kłopotów zresztą. Toadman! Drżyjcie przed potęgą Toadmana! Zginąć przy Toadmanie. Naprawdę wstyd! Jak widzicie, w planszy Drillmana jest dużo... wierteł, które zachowują się zupełnie tak samo jak kolce. Właściwie to są wiertła, które się nie poruszają w jakikolwiek sposób. Tutaj sprytnie używam sobie tego batontona, tak się te nietoperze nazywają, batontona, aby nie spać na te kolce. To są backcoptery. Irytujące jak jasny gwint. Wow! Naprawdę irytujące jak jasny gwint! Należy je zniszczyć, kiedy jeszcze mają śmigiełko, bo wtedy nie latają po całej planszy, tylko w linii prostej. Kiedy śmigiełko stracą, no zresztą widzieliście, co się dzieje. Te armatki to... sekundę... Pacato 24. Do bani. Pacato 24. I strzelają w nierównych odstępach czasu, więc to może być troszeczkę irytujące. O, straciłem aż tyle życia. Nie fair. I... Mety w tej części nazywają się Metal EX. Nie jestem pewien, czy będziemy je jeszcze widzieć. Widzieliście te metale, więc... Tak, to są Metal EX. O, kolejne życie, przyda mi się. To natomiast są monorodery, kiedy można je zranić tylko wtedy, kiedy ich tarcza jest otwarta, a kiedy zbliżą się do was na małą odległość, wtedy zaczynają no po prostu wjechać w waszym kierunku i to boli. Nie da się ich wtedy zranić, one prują przed siebie i wystarczy je przeskoczyć, tylko że przeskoczenie ich nie zawsze jest takie proste. I wierzcie lub nie, ale nawet ten kamień jest zaliczany jako przeciwnik i nazywa się Boulder, czyli głaz. Nie jestem pewien, czy to miał być przeciwnik, czy po prostu ktoś się machnął. Wiem, że jest wpisany jako przeciwnik z planszy Drillmana. Oj, przepraszam, więc nie będę się kłócił. To latające coś to Helipon. Warto jest go zniszczyć, kiedy jest jeszcze w powietrzu, ponieważ kiedy usiądzie na ziemię... Aj... Zaczyna w nas strzelać. I to jest dosyć irytująca rzecz w planszy Drillmana. Przełączniki, które sprawiają, że Ziemia się pojawia. I nie, to nie są przełączniki, które sprawiają, że Ziemia staje się widoczna. To są przełączniki, które sprawiają, że Ziemia się pojawia. Jeśli ich nie włączymy, to nie mamy na czym stać. Naprawdę. Należy mieć to na uwadze. Włączajcie te przełączniki. I te malutkie kawałeczki mogą nas zranić. Nie wiem, jakim cudem. Jesteśmy robotem o nazwie Mega Man. Jesteśmy mega robotem. Jak coś takiego może wyrządzić nam jakąkolwiek krzywdę, nie wiem. Wiem, że może. Okej. Zobaczmy, czy daleko jeszcze. Daleko jeszcze? Na szczęście nie. O, kurczę. I nie powiedziałem jeszcze o jednym przeciwniku. Tamten klon Big Eye'a to Jumbig. Widzieliście pewnie tego dużego pomarańczowego robota, który skakał na jednej nodze, a pod spodem miał kolce. On się nazywa Jumbig. Więc czas zniszczyć klona Crashmana. Ho-ho! Doktor Kozak stworzył go, aby mógł wiercić podziemne tunele.
czego dosyć łatwo jest się domyślić. Jest to dosyć irytujący boss, ponieważ chowa się pod ziemię i może wyskoczyć praktycznie gdziekolwiek. Właściwie on wyskakuje zawsze tam, gdzie wy stoicie, dlatego należy dużo skakać po planszy. Z tym, że on może wyskoczyć w jakimkolwiek momencie. W dowolnym momencie może wyskoczyć, więc musicie cały czas mieć się na baczności. Nie przepadam za Drillmanem. I wiecie co? Wiem, że marudzę cały czas na Mega Mana 4, ale ja naprawdę mam wrażenie, jakby Mega Mana ciężej się... Jakby Mega Manem ciężej się sterowało po prostu. Jakby ciężej było mi przejść ze ślizgu do skoku, ciężej było mi się obrócić. Ja gram na kontrolerze, więc na padzie. Więc to nie chodzi o to, że trzymam zbyt wiele przycisków naraz, bo zazwyczaj właśnie tak jest w platformówkach. Jeżeli postać nie reaguje dostatecznie szybko, to zapewne chodzi o to, że... lub nie reaguje w ogóle na wasze komendy, zapewne chodzi po prostu o to, że trzymacie zbyt wiele przycisków naraz. Ja gram na padzie, a mimo to wciąż mam takie uczucie, jakby Mega Manem po prostu sterowało się najzwyczajniej w świecie topornie. I teraz z Drillmanem walczy mi się bardzo łatwo, ponieważ non-stop chcę chować się pod ziemię. Czasami Drillman po prostu zacznie biec w waszym kierunku i strzelać w was non-stop swoimi wiertłobombami, co jest ogólnie bardzo, bardzo niefajne. Wiertłobomb ciężko się unika, to raz, po drugie zadają całkiem sporo obrażeń. I po pokonaniu Drillmana oczywiście mamy Drill Bomb, nie Crash Bomb, Drill Bomb, bo to zupełnie co innego. I dostajemy kolejną część do Rusha, tym razem Rush Jet. I w ten oto sposób mamy wszystkie części do Rusha z głowy. I szybko, nie chce mi się słuchać tej muzyczki. I w następnym odcinku z serii zagrajmy w Mega Man 4. Zajmiemy się Faraomenem. Tak, najlepszym mistrzem robotów na świecie. Dlaczego? Zobaczycie w następnym odcinku z serii zagrajmy w Mega Man 4, jak już mówiłem. Oczywiście mógłbym zmieścić tutaj jeszcze jedną całą planszę z jednym całym bossem, ale prawdę powiedziawszy, nie grałem w Mega Mana 4, a planszę staram się przechodzić na bieżąco. Czyli włączam sobie planszę tuż przed nagraniem, przechodzę ją i kiedy już wiem co i jak, przypomnę sobie różne zawiłości i tak dalej, zaczynam nagrywać. Nie przeszedłem tej gry od kilku miesięcy i obawiam się, że jakbym teraz zaczął nagrywać coś z Faraomenem, to po prostu by mi się wszystko rozsypało, a nagranie miałoby 30 minut długości. Dlatego właśnie kończy się teraz. Zresztą już jest 8 minut, dogadałem te 2 minuty bez żadnego problemu. Więc cześć!